Witam Państwa na trasie 6 rajdu rowerowego szlakiem Bocianie Gwiazd. Zawodnik w białej czapeczce na przodzie poznaje to Irek Kaługa z Bociana. Za nim zwarty peleton 150 kolarzy. Mocno naciskają. Rajd jest organizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. Od 6 lat w pierwszy majowy weekend całkiem spory peleton przemierza polne drogi w okolicach Siedlec. Co jakiś czas kolarze zatrzymują się przy pomnikowych drzewach i śródpolnych stawkach, by sprawdzić, co w trawie piszczy. To jest cudne miejsce przyrodnicze. Z tego miejsca słyszy się wiele gatunków ptaków. Nie ma to tamto. Eskorta jak na prawdziwym wyścigu pokoju. Tu jednak nie chodzi o dobre miejsce i rekordowy czas, ale o jak najciekawsze wiosenne obserwacje. W centrum uwagi są oczywiście bociany. Kolejne gniazda wyznaczają trasę przejazdu. W tym roku jest kogo odwiedzać. Zajęte zostały nawet te siedliska, które od kilku lat nie miały lokatorów. Możliwe, że do Lęgów zabiera się właśnie Bociani demograficzny wyż z 2004 roku, gdy na gniazdach wychowywało się nawet po 5 piskląt. Na razie samice pilnie wysiadują. Ponad koronę gniazda wystają tylko długie bocianie szyje. Przyglądaliśmy się bocianom, bociany przyglądały się nam. Chociaż przejechaliśmy ze 30 km, to nie jest to wynik, który na bocianach mógłby zrobić jakieś wrażenie, bo niedawno wróciły z wyprawy, którą można by liczyć w dziesiątkach tysięcy kilometrów. W tym roku wielką wędrówkę ptaków w Afryce Północnej obserwowali wysłannicy programu 100 tysięcy bocianów. Oto relacja z tej wyprawy. Obiecywaliśmy, że 100 tysięcy bocianów będzie programem tylko o polskiej przyrodzie. Jednak co zrobić, gdy większość skrzydlatej części tej przyrody na pół roku opuszcza Polskę? Tej wiosny nie mogliśmy się już doczekać na powrót bocianów i całej reszty ptasiej ekipy. Postanowiliśmy wysłać korespondentów, którzy tropili nasze ptaki na granicy Europy, Azji i Afryki. Do wcielenia się w dziennikarzy programu 100 tysięcy bocianów udało nam się namówić dwóch tuzów polskiej ornitologii, Janka Lądkowskiego i Jacka Betleje. Ptaki są dla nich pasją i obiektem naukowych badań. Mając takich śledczych, mogliśmy być pewni sukcesu. Jeśli tylko bociany polecą, zostaną namierzone. Na miejsce bocianich łowów Janek i Jacek wybrali Eilat, miasto leżące na południu Izraela nad Zatoką Akaba. Nadaje się do obserwowania wędrujących ptaków jeszcze lepiej niż skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich do oglądania samochodów. Tu przecinają się podniebne drogi ptaków z Afryki, Azji i Europy. Wiosną skrzydlatych wędrowców można liczyć w setkach milionów. Rzeczywiście, ptaki są wszędzie, jak okiem sięgnąć. Nad miastem, nad plażą, wśród palm i na pustyni. Najbardziej rzuca się w oczy egzotyka. Te papugi, aleksandrety obrożne, nie uciekły z klatki. Znakomicie dają sobie radę na wolności. To bilbil arabski, pospolity w Izraelu niczym sikorki bogatki w Polsce. Świetnie radzi sobie w miastach i na terenach rolniczych. Ibisy kasztanowate, one też raczej nie przypominają żadnego z polskich ptaków. Są i tacy, u których można dostrzec pewne podobieństwa, w pewnym sensie kuzyni naszych gatunków.
Czajka Szponiasta nie ma wprawdzie zawadiackiego czubka na głowie, ale przy odrobinie dobrej woli przypomina polskie czajki. W każdym razie biega prawie tak samo. Rybaczek srokaty to większy krewny występującego w Polsce zimorodka. Popołudniami jego łowy gromadziły na plaży sporą widownię. Na granicy pustyni naszym wysłannikom udało się zobaczyć żołny wschodnie, bliskie kuzynki naszych żołn. Wreszcie jakiś swojski ptaszek. W towarzystwie żołn broiły wróble, ptasi kosmopolici. Trudno znaleźć drugi gatunek, który zrobiłby na świecie taką karierę. Wróble można dziś spotkać na wszystkich kontynentach, wszędzie tam, gdzie są ludzie. Ćwierkają w żywopłotach w polskich miastach, są i w Izraelu, na skraju pustyni. Nasi wysłannicy trafili nad Morze Czerwone w okresie wiosennej wędrówki, więc wróble nie były jedynymi znajomymi z nad Wisły. Czasem nad głową przeleciał ciągnący na północ rybołów. Pośród krzewów uwijały się piegrze. Małe pokrzewki, które w połowie maja będą już koncertować w polskich ogrodach. Na polach żerowały dzierlatki i białożytki. Białożytka to, jakby to ująć, ptak ortograficzny. Jego nazwę pisze się przez RZ, bo nie pochodzi ona od białego żyta, ale od białej życi, czyli kupra. Takie określenie dla miejsca, gdzie kończą się plecy, przetrwało w Polsce m.in. w gwarze podhalańskich górali. Ale wróćmy do wielkiej wędrówki ptaków. Tam, gdzie było choć trochę wody, urzędowały pliszki siwe i żółte. Po przebyciu Sahary tu wreszcie można się było najeść i napić. Zapewne niewiele potraw smakuje pliszkom tak, jak muchy w Ejlacie. Układ deseni żółtego, szarego i czarnego koloru na głowie pliszek żółtych powoduje, że ornitolodzy wyróżniają wśród tych ptaków wiele podgatunków. Ileż sążnistych doktoratów powstało już na podstawie tych paru maleńkich piórek. Najlepsze miejsce do prowadzenia obserwacji w Ejlacie to miejscowa stacja ornitologiczna. Wiosną i jesienią przyjeżdżają tu ornitolodzy i obserwatorzy ptaków z całego świata. Łatwo więc zasięgnąć informacji. W stacji obrączkuje się wędrujące ptaki. Powtórne odczyty tych ptasich dowodów osobistych pozwalają lepiej poznać i chronić trasy przelotu. Liczba złapanych osobników poszczególnych gatunków daje też pojęcie o liczbie wszystkich wędrujących ptaków. Prowadzenie obserwacji przez wiele lat z rzędu pozwala określić zmiany liczebności badanych populacji. Jeżeli Ejlat jest wielkim międzynarodowym ptasim lotniskiem, to stacja jest jego wieżą kontrolną. Stacja została utworzona, kiedy zrozumieliśmy, że okolice Ejlatu są bardzo ważnym przystankiem dla setek milionów wędrownych ptaków, szczególnie wiosną. Ogromny procent europejskich wędrownych ptaków stara się wtedy jak najszybciej dotrzeć na lęgowiska. Maksymalny dystans, jaki są w stanie przebyć bez dłuższego odpoczynku i żerowania, to 3000 km. Z okolic Jeziora Wiktorii, które są najistotniejszym zimowiskiem, są w stanie dotrzeć właśnie w okolice Ejlatu. Dawniej znajdowały się tu ogromne słone mokradła, ciągnące się od wybrzeża w głąb lądu. Idealne miejsce do żerowania.
ale niestety zostały one zniszczone wraz z rozwojem miasta. To, co zrobiliśmy, to usunięcie miejskiego wysypiska śmieci i odtworzenie w tym miejscu części tego dawnego, wielkiego ptasiego sanktuarium. Druga część naszej działalności to edukacja. Można powiedzieć, edukacja międzynarodowej społeczności, bo przyjeżdżają tu setki obserwatorów ptaków z całego świata. Tu są w stanie zobaczyć, jak mały jest nasz świat. Pojmują, że ptaki zimujące u nich, wędrujące tu nad nami na lęgowiska do was, to te same ptaki. Tu najlepiej można zrozumieć, że dla skutecznej ochrony ptaków musimy pracować wszyscy razem, jako społeczność. Każdego roku wiedzę o wędrówkach ptaków przekazujemy 60 tysiącom dzieci i 40 tysiącom dorosłych, którzy nas odwiedzają. Wierzymy, że to zaprocentuje w niedalekiej przyszłości, że to również pomoże milionom ptaków podejmującym co roku wielką wędrówkę. Łapać ptaki? Łatwo powiedzieć. Zwłaszcza przy założeniu, że schwytany musi być cały, zdrowy i za chwilę bezpiecznie kontynuować swoją wielką podróż. Przez lata ornitolodzy wymyślili całą masę sprytnych pułapek spełniających te wymagania. To pułapka zwana Helgolandem. Po raz pierwszy taki system łapania ptaków zastosowano w Niemczech na wyspie Helgoland, gdzie takie pułapki używane są od początku ubiegłego wieku do dzisiaj. Ten system znalazł zastosowanie również w innych punktach obrączkowania ptaków, ponieważ jest bardzo wydajny i w bezpieczny sposób można łapać wiele ptaków naraz. Wielki namiot z sieci, jak lejek, zwęża się w jednym kierunku. Mała przestrzeń na końcu to matnia, z której ptaki łatwo już odłowić. Jesteśmy przy sieci ornitologicznej, w którą ptaki łapią się inaczej. Próbując przelecieć przez słabo widoczną siatkę, trafiają w półkę specjalnie przygotowaną dla ptaków, wpadają i zawisają. Chwilę czekają, aż przyjdzie po nie ornitolog i zabierze je do punktu obrączkowania ptaków. Dotarliśmy z ptakami na punkt, gdzie one są obrączkowane. I tu niespodzianka. Spotykamy Mikołaja z Gdańska, który zajmuje się tymi ptakami już od prawie pół roku. Mikołaj, powiedz, co się dzieje z takim ptakiem, który trafi tutaj na punkty obrączkowania? Więc po schwytaniu go w sieci przenosimy go tutaj na punkt obrączkarski i oznaczamy gatunek. Następnie zakładamy tą obrączkę i dalej kontynuujemy, oznaczając wiek, płeć, zbierając pomiary biometryczne, jak i mierzymy masę tego ptaka. I to wszystko zapisujemy w notesie i następnie go wypuszczamy. Później te dane wprowadzone są do komputera i setki tysięcy, miliony danych o ptakach przelatujących przez południowy Izrael są opracowywane. To piegrza, która należy do najliczniejszych migrantów, które w tej chwili łapią się tutaj w centrum obrączkowania w Ejlacie. Być może ten ptak, którego w tej chwili obrączkujemy, trafi do Polski i tam zbuduje gniazdo i wyprowadzi swoje pisklęta. Aż trudno uwierzyć, że te skrzydełka są w stanie przebyć 6,5 tysiąca kilometrów i to kilka razy w życiu maleńkiej piegrzy. W stacji pracują ornitolodzy z całego świata. Gombo jest z Mongolii. Janek chce się dowiedzieć, czy i w jego kraju można spotkać bociany. White stock is breeding in Mongolia?
W Mongolii bociany białe są bardzo rzadkie. Pojawiają się sporadycznie na wschodzie w czasie wędrówek. U nas najczęstszy bocian to bocian czarny. Możesz nam powiedzieć, jak w waszym języku nazywa się bocian biały? Taram urutas. Taram znaczy biały. Urutas bocian. Złapał się dudek. To wyjątkowo egzotyczny ptak, który występuje również w Polsce, gniazduje. Ten najprawdopodobniej leci do południowej Azji, na stepy Kazachstanu. Tam będzie się rozmnażał. A tutaj możemy go zobaczyć w ręce, założyć mu obrączkę i wypuścić. Ma wspaniałe upierzenie, wyjątkowe zupełnie pióra. Następny gość stacji. Dzierżba białoczelna. To akurat ptak osiadły, gnieżdżący się w okolicach Ejlatu. Gdyby przetłumaczyć z dzierżbowego na nasze, to Jacek nie usłyszałby pewnie nic miłego. Ale próbuje jakoś załagodzić sytuację. Jaki piękny jesteś, no. Od dawna chciałem cię zobaczyć. A tak się złożyło, że akurat mam cię w ręce. Bardzo mi przyjemnie. To białożytka płowa. Przed nią jeszcze około 2,5 tysiąca kilometrów do południowo-wschodniej Europy lub południowej Azji. To sierpówka, a z sierpówką wiąże się interesująca historia. Bowiem tutaj, na południu Izraela, na pustyni Arawa, ona również niedawno się pojawiła i zwiększa swoją liczebność. A w połowie ubiegłego wieku ten ptak po raz pierwszy pojawił się w Polsce. Przemieszczanie się sierpówki na północ z terenów Bliskiego Wschodu było spektakularnym zjawiskiem ekspansji w Europie, a nawet na całym świecie. Obecnie ten gatunek jest osiadły, nie wędruje, nie rozprzestrzenia się już tak jak w połowie ubiegłego wieku. I możemy ją zobaczyć tutaj, na pustyni i jednocześnie u nas, w miastach i na wsiach. Pod koniec dnia Jackowi trafia się jeszcze prawdziwy klejnocik, kuzyn kolibra, nektarnik. Jak sama nazwa wskazuje, żywi się nektarem i pyłkiem kwiatów. Nie gardzi też drobnymi owadami. Jest naprawdę maleńki, waży zaledwie 7 gramów. Ale barwy sprawiają, że nie sposób go nie zauważyć. Te barwy to powstają na podobnej zasadzie jak kolorowe ubarwienie skrzydeł motyli. To są barwy optyczne, tak? Barwy złożone. One powstają przez to, że w strukturze pióra są takie pęcherzyki z powietrzem i po prostu światło zostaje załamane. No i pojawiają się takie kolory troszkę jak w tęczy. Tutaj mamy tu jakąś żmiję. Co macie? Żmiję. Odejdźcie od tego, to już... Odejdź, to jest Nieproszony gość jest mistrzem kamuflażu. Najpierw udawał sznury z obrączkami, a teraz kabel od elektrycznego rozdzielacza. Po chwili zaczyna dokładniej zwiedzać stację. Na szczęście zjawia się Noam, który trochę lepiej zna się na wężach. Widać, że nie tylko w Polsce w przypadku węży strach ma wielkie oczy.
Okazuje się, że to nie żmija, lecz gatunek w istocie mniej groźny od naszego zaskrońca. Dopiero wąż zdołał oderwać Jacka od pokrzewek, dzieżb i nektarników. I może dobrze, bo przecież mieliśmy szukać wędrujących bocianów. Jak na razie operator wypatrzył tylko jednego, który przysiadł na pustyni w pobliżu izraelsko-jordańskiej granicy. Marny to wynik, bo przyjechaliśmy do Eilatu, by zobaczyć wielotysięczne stada. W następnym odcinku Janek i Jacek zmienią strategię. Skoro bociany nie przyleciały do Eilatu, gdzie na nie czekali, sami wyruszą na poszukiwania.